Dzisiaj rano poznańscy policjanci otrzymali zgłoszenie od kierownika dworca PKP o tym, że w depozycie dworca ktoś pozostawił bagaż z podejrzaną zawartością. W związku z tym administrator obiektu zarządził ewakuację zarówno galerii handlowej, jak również jednego z funkcjonujących peronów. Na miejsce również natychmiast pojechali policyjni pirotechnicy, którzy nie potwierdzili, aby zawartość tego bagażu stanowiła jakiekolwiek zagrożenie. Po zakończeniu działań policyjnych w tym miejscu zarówno galeria handlowa, jak i dworzec wróciły do normalnego funkcjonowania.